Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy upewnić się, że urządzenia, na których będziemy pracować, są zabezpieczone i odłączone od źródła zasilania. Pracę rozpoczynamy od odłączenia systemów odpylających oraz rozpięcia wtyczki wielopinowej zasilającej napęd wieńca granulatora. Następnie rozpinamy łącznik w celu odsunięcia kondycjonera. Odkręcamy wsyp trocin i demontujemy go. Należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu zespołu rolek granulatora, inspekcji przewodów smarnych oraz stanu ogólnego zespołu rolek. Po dokładnym oczyszczeniu demontujemy przewody centralnego smarowania rolek. Pamiętamy o ich dokładnym zabezpieczeniu przed zabrudzeniem. Odkręcamy pokrywę granulatora. W celu uniesienia pokrywy montujemy zawiesie na fabryczne śruby oczkowe. Pamiętamy o zabezpieczeniu przewodu zasilającego wieniec granulatora. Odpinamy kolektor korpusu środkowego. Pamiętamy o odłączeniu czujnika temperatury. Po zdjęciu pokrywy oczyszczamy dokładnie wszystkie powierzchnie z nadmiaru trocin oraz peletu. Dokładnie oczyszczamy gwint ramienia napinającego rolkę w celu łatwiejszego poluzowania nakrętek, które utrzymują stałą pozycję rolki. Poluzowanie tego elementu ułatwi nam demontaż matrycy. Czynność tą powtarzamy dla obu rolek. Odkręcamy nakrętki szpilek napinających kliny matrycy. Czynność powtarzamy dla całego obwodu korpusu. Po odkręceniu wszystkich nakrętek wypychamy szpilki z klinów. Aby wydobyć klin, stosujemy specjalnie przygotowaną śrubę z wyobloną stopą. Spryskaną silikonem w sprayu śrubę wkręcamy w fabrycznie przygotowany otwór w klinie. Czynność powtarzamy dla wszystkich klinów po całym obwodzie matrycy.
oczyszczamy dokładnie powierzchnię styku klinów z matrycą. W fabrycznie przygotowane otwory w matrycy wkręcamy śruby oczkowe, które umożliwią nam demontaż matrycy. Usuwamy nadmiar powstałych zanieczyszczeń z trocin oraz pyłu. Szczególną uwagę należy zwrócić na łoże matrycy oraz rant, do którego matryca dolega bezpośrednio. Dbanie o czystość tego miejsca wpływa korzystnie na późniejszą eksploatację i ułatwia przyszłe bezproblemowe wymiany matryc. To połączenie ma bardzo dużą dokładność wymiarową, więc jakiekolwiek zanieczyszczenia mogą powodować problemy przy montażu matrycy. Po oczyszczeniu łoża matrycy pokrywamy sprayem miedziowym. Ma to na celu ułatwienie demontażu matrycy w przyszłości. Należy równomiernie pokryć całe łoże matrycy oraz powierzchnię dolegania klinów matrycy po stronie zewnętrznej. Rutynowa weryfikacja luzu łożysk rolki kompresującej oraz elementów zespołu rolek kompresujących. Kliny przed ponownym montażem należy dokładnie oczyścić. Tak jak w przypadku łoża matrycy, tak i w przypadku samej matrycy należy skontrolować i oczyścić powierzchnie dolegające do łoża po wewnętrznej, dolnej i zewnętrznej stronie samej matrycy. Sprayem miedziowym należy pokryć powierzchnię dolegania klinów do matrycy. Dokładnie osadzamy kliny. Umieszczamy szpilki w otworach i wstępnie ręcznie dokręcamy nakrętki, aby nie uszkodzić gwintu podczas dokręcania przy użyciu klucza. Pamiętamy o zastosowaniu podkładek płaskich oraz sprężynowych. Dociągamy kluczem udarowym do ich pierwszego kontaktu, a następnie ręcznie, do maksymalnych możliwości, stosując klucz oczkowy o długości ramienia 0,5 metra. Przy dokręcaniu klinów należy stosować regułę dokręcania po okręgu w celu równomiernego rozprowadzenia sił ściskających. Szpilki klinów dociągamy po pierwszym piaskowaniu nowej matrycy lub po rozgrzewaniu świeżo osadzonej matrycy używanej. Kolejne dociąganie szpilek przeprowadzamy po około 4 godzinach pracy maszyny. Następne dociąganie wykonujemy po przepracowaniu pełnej zmiany. Kolejne przeprowadzamy okresowo według zaleceń dokumentacji technicznej. Po dokręceniu matrycy osadzamy z powrotem pokrywę granulatora.
dokręcamy ponownie przewody smarne i przystępujemy do dokręcenia i regulacji rolek. W tym celu wykonujemy wstępny rozruch w trybie ręcznym i weryfikujemy pracę rolek, w razie potrzeby dokonując regulacji. Szczegóły tego procesu omawiane są na szkoleniach montażowych. Ogólne informacje zawarte w tym materiale ukazują, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Szczegóły związane z regulacją rolek omówione zostały w odrębnym filmie instruktażowym. Po poprawnym wyregulowaniu rolek montujemy wsyp peletu, kolektor korpusu środkowego oraz czujnik temperatury. Podłączamy ponownie system odpylający oraz zasilanie wieńca. Dosuwamy kondycjoner. Zapinamy łącznik i gotowe. Granulator jest gotowy do ponownej pracy. Przed rozpoczęciem granulacji należy pamiętać o sprawdzeniu drożności przewodów smarnych zgodnie z instrukcjami przekazanymi na szkoleniu. Należy pamiętać, aby odnotowywać wymianę matrycy w książce serwisowej wraz z informacją o stanie licznika motogodzin na dzień jej wymiany. W książce serwisowej należy odnotowywać wszelkie istotne prace eksploatacyjne.